Słuchajcie, utknęliśmy w Backrooms razem z Łezą. I to nie dlatego, że no wiecie, tam wpadliśmy i nie możemy wyjść, tylko mamy na tyle duże głowy, że się po prostu nie mieścimy we framudze. I to jest właśnie intro, które nagrywam po przejściu całego odcinka. I wam powiem jedno, jeżeli nie widzieliście nigdy osób, które mają poniżej 20 IQ, to dzisiaj zobaczycie dwie takie osoby, które razem mają 40. Cię wyrodzę, jestem Dizzy Zoski. A to jest Escape the Backrooms z Łezą. Ostatnio dobiliście razem do 25 tysięcy w górę pod filmem Łezy i moim, więc jeżeli to powtórzycie, będzie nam niezmiernie miło, więc wejdźcie do Łezy, zostawcie u niego łapeczkę w górę, zostawcie u niego łapeczkę w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem Escape the Backrooms, ponieważ dzisiaj na pewno tego nie skończymy wszystkiego. Na 100%, zaufajcie mi. Ale to będzie straszny odcinek, ściszcie słuchawki, wejdźcie pod kołderkę, powiedzcie, nie wiem, komukolwiek bliskiemu, że coś jest nie tak i mnie zabiło coś teraz. Także zapraszam na odcinek. Piękne, piękne, piękne. Widzowie, nie wiem, czy pamiętacie, co skończyliśmy ostatnim razem, ale ostatnim razem pieski nas zjadły. Prawda? A, latarka turboważna tutaj, tak. Tak, latarka turboważna i musimy się cofnąć, nie? Jak dobrze kojarzę, do... Nie, tutaj gdzieś szafki powinny być z latarkami. Ale gdzieś tutaj, no właśnie była ta szafka z latarkami. Mówię, że się musimy cofnąć właśnie, dlatego. Myśl tam kuknie, ja zobaczę tu. Wiesz co, chyba znalazłem. Safe. Są latarki też, no. Ja znalazłem konserwy. I latarkę jedną. Mm, a ja mam dwie latarki. A mam jedną. Po którym się latarkę patrzy? Bo to jest zbugowane, bo tu wychodzisz i wchodzisz, żeby... Znaczy, nieważne, wiesz? Co? Jak? Ja ci to tłumaczę. Co? Znaczy nie, no, możesz tłumaczyć, ja może to zrozumiem, ale... Chodzi o to, że jak mam w mainhandzie, ale jakby nie mam w mainhandzie, to muszę wyciągnąć z mainhanda i włożyć do mainhanda i wtedy działa, nie? Zjadłem przypadkiem batona przez ciebie, bo testowałem. No i fajnie. Chyba trzy razy trzeba go porazić światłem, aby on powiedział ha ha ha, znikam. Co? No bo po trzech razach chyba sobie ucieka na stałe. Może nie na stałe, ale... Dobra, dawaj, dawaj, on tu będzie. Jest tutaj. Halo! Jest piesek. Dawaj, dawaj go. Czekaj, 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 czekaj. Ej, on nas w dupie ma. O! Biegniemy, biegniemy, biegniemy! Kolejne pomieszczenie i pamiętaj, będzie zaraz kolejny. Ja popełniłem błąd! Ja popełniłem błąd, bo się nie ruszałem! Co teraz? No ja go oślepiłem! Chodź szybko! Zabiegaj! Zapomniałem, na którym się drzwi zamyka! Czemu? No ja w tym się drzwi zamyka! No bomba złoną mnie! Wariat! Ja myślałem, że zamknę drzwi! Roz... Jezu, zamykaj, mówię! Czemu tu zamknięte jest? Aha, są kolejne drzwi! Słuchaj, gdzie jest piesek? Aby, śmieszny aby piesek. Cię pies ugryzł. Śmieszny piesek. Ej, poznaję też! Uważaj na wodę! Szczątki? Nie, to nie nasze szczątki. Nie, to są butelki. Uważaj! Będzie! Jezu! Co jest? Przecież go oślepiłem. Jak ja popatrzę chwilę na słońce, to jestem ślepy przez resztę dnia. Nie bo tu już jest! Otwieraj drzwi. Kurde, zjadł mnie. Zjadł mnie, Łeza. Idź się zabij też. Dlaczego ja mam się zabijać? Dobra, wierzę w ciebie, tak? Wierzę w ciebie, że sam to przejdziesz wszystko. Funfel, przejdź to. Dzień dobry. O! A to... Co jest? Chop, co zrobił teraz? To chyba nie możesz kłócać, mi się wydaje, w tej grze. O! O! Chop szedł do Backroomsów w Backroomsach. Ja nic nie widzę kompletnie. Możesz mi opisać, co ty widzisz? Ja też nic nie widzę. To jest jakiś... komin. Ale... Żaden kominiarz nie zatwierdził. Dobra, gdzie teraz? Tutaj, nie? W lewo. W lewo. No i biegniesz po śladach, nie? Bo tu prowadzi prosto do drzwi. Spokoj! Ej, czekaj, to ty nie musisz go flesować, żeby... O! To jest dodatkowe pomieszczenie, które możesz się schować. Bardzo fajnie. Łeza, zobacz, tam po prawej stronie masz strzałkę. Ona mówi, wejdź tam. Pozwól, że... O! Guzik! Man! To jest trudniejsze niż się wydaje? Bo z daleka się wygląda... wydaje, że muszę... No? Tak, muszę końcówki połączyć. A widzisz? A czyli zielone tu...
Tak. Kurczę, ja tego nie widzę. Tak. Zrobiłem! Dobrze. Zajęło mi to cieszę chwilę. Się. Przepraszam, że nie możesz dołączyć do moich tych przygód. Uważaj na... Co? Na wodę uważaj. A, tutaj, fuck. No, bo zostanie się znowu to samo co ostatnio już. Chciałbym, żebyś to przeszedł. Życzę ci jak najlepiej, nie? A tam była dziura ze strzałką. Wcześniej. Tu się pies sklipował. Bo nic nie widzę. Ale ona się świeci! Jak to już nie świeci? Ona się świeci! Dobra, to tu nie. Nie chce mi się tu. Ona się nie świeci u mnie. Ja widzę ciemność. Dobra, wiesz co? Co on zrobił? Mi się wydaje, że jest dużo razie z tobą, bo jeżeli już rozgryzłem wszystko, to będzie dużo łatwiej mi przejść samemu, a coś mi się wydaje, że to nie jest zbyt krótka runda. I jest klauna, który będzie ewentualnie przynętą. Może, ale ja tego nie mówię na głos. Ej, co jest? Ej, naprawdę, ta postać odzwierciedla mnie w prawdziwym życiu, bo... Czemu? Bo sapie ma za często. Ja wiem. Dobra. Słuchajcie, ja wam powiem taką anegdotkę. No nie. Kiedy spałem w jednym pokoju z Łezą i to było straszne przeżycie. Jako przyjaciele! Tak, i to było straszne koledzy. Przeżycie, bo ja nie wiedziałem o tym, że Łeza ma problemy ze spaniem po prostu. Nie powiedziałbym, że są problemy, to są twoje problemy. Z paniem nie ma problemów, bo śpi jak zabity dosłownie. Jego największym problemem są dźwięki, które wydaje. No nie gadaj! On był pod drzwiami. Był pod drzwiami, no. To jest RNG. Nie, no nie wierzę w to. Aha, to ty zginąłeś. Tak, no bo dobra. Byliśmy przykanapkowani. I wracając, nie? Weza mi nic nie powiedział. No, że tam wiesz, czasami sobie chrapnę, nie? Znaczy takie coś powiedział, że czasami sobie chrapnie, nie? Jakby mi przeszkadzało, to mam go obudzić. Ludzie, wiecie co on wydał za dźwięk? Podesłał mi wcześniej Weza, jak go ktoś nagrał. To, co teraz zobaczycie, w tym momencie. Było o wiele straszniejsze, kiedy ja to widziałem na żywo. Wiesz, on takie dźwięki wydawał, że ja nie wiedziałem, czy on się dusi, czy nie. Ja nie mogłem spać jeszcze na osobę, jak ja usłyszałem, że on na przykład na minutę przestał oddychać, a nie wiedziałem, czy już mam dzwonić po karetkę, robić mu RKO, czy KO mam zrobić w brzuchu, żeby się obudził, cholera, no bo chłop zapominał oddychać w trakcie snu. To nie, zapominałem oddychać, ale mówię się, no właśnie, czyli nie ja mam problemy z... Ale otwieraj, ja go oślepiam. Ty otwieraj, ja go świecę. Ty otwieraj! To jest kolejny już. Ślepy jest cały czas. Uważaj, otwieraj kolejne. Dobra, chodź. Zamykaj. Dobra, to jest chwilę. Tu guzik był wcześniej. My go nie widzieliśmy. Dobra. Very nice. To teraz ja się bawię końcówkami tutaj. O, działa. No, bardzo ładne. Taki test na inteligencję. Ja patrzę. O, tu jest pies. Dobra. To przeczekajmy. Dobra, 10 IQ. Może mam. Ej, przez drzwi można go oślepiać, mi się wydaje. Chyba go nie będzie może. Ej, to może on zniknie całkowicie. No na pewno uciekł. No na pewno kawałek. Spokojnie, bo jak my nie musimy w niego flaszować. To jest najważniejsze. Bo wystarczy, że zrobimy tak. Oj. Dawaj. Ja teraz nice, schodzę, dobra. Ja teraz schodzę. Powodzenia, ja ale tam nic nie ma. Ja teraz schodzę, gościu. Ha, co widzisz? On stoi! Zmieściłem się, mamo! Jezu. Dobra, patrz teraz tu. Osłaniaj mnie. Tutaj po lewo. Tu nic nie ma, po lewo. Uważaj, bo ja jestem tego. W tej dziurce tutaj jestem. Łeza, jestem w dziurce. Fajnie. Łeza, w dziurce jestem. Nie widzę twojej dziurki. A tutaj! Ale trzeba te pokoje sprawdzić tam, bo tam był jeden guziczek, nie? Nie zapominaj o tym. Stary, śmieszne potworki. Gdzie ty jesteś? No wszedłem do tej dziury! Przemek! Wszedłem do tej dziury! Przemek! Ty klaunie, umarłeś, prawda? Stary, ja mam otwartą obudowę, nie? I moja karta graficzna w tym momencie prawie wypadła z PCI Express. No ja kopnąłem! Dobra, wierzę w ciebie, stary, że to przejdziesz. Nie zauważyłem kałuzy! Wdepnąłem. Dobra, stary, wierzę w ciebie, uda ci się. Jesteś szef. Dasz radę. Tutaj nic nie ma nawet. Tutaj nic nie ma. Czy działa mi dalej komp?
Działa. Znaczy... Działa kom? Działa. Działa. Ja myślałem, że to ja będę ten, co będzie umierał i nie żył będzie. Stary, jesteś ostrożniejszy niż ja. Ja jestem po prostu taki, że ja wdepnę zawsze. Jesteś ze mną na wycieczce, ja wdepnę. To jest pewniaczek, nie? To jest taki pewniaczek, można robić zakłady. Takiego pewniaczka można robić. I pewnie zastanawiasz się, Przemek, czemu masz otwartą obudowę z komputera? Właśnie, bo czemu masz głowę w NVIDII, pomyślały sobie: hej, no, potrzeba więcej prądu, do naszej karty graficznej. Musisz zamknąć chyba te drzwi jakoś. Uciekaj, bo on jest coraz bliżej. Uważaj, nie, w prawo się obróć. Bo tam była pauza. Zauważyłem, no. No i wielkie głowy w NVIDII pomyślały: ej, zróbmy takie duże wejście, duży kabel. Jak się będzie zaginał, to się będzie psuł. Więc nie mogę zamknąć obudowy przez duży kabel. Man. Uważaj na prąd, jak będziesz wychodził. Jest od razu po prawej stronie od wyjścia. Dobrze. Ja teraz będę zwracał na to uwagę. Widzisz? Duży prąd. Dobra, dzięki. Jesteś to tak. Włącz latarkę. Czemu? No włącz tę latarkę. Ona jest włączona! A możesz ją zresetować? Mogę. No? Spróbować mogę. Nic mi nie dało. Dobra, czekaj, iść w ciemność. Jeszcze tego nie zrobiłem. Aha. A teraz? Teraz działa fenomenalnie. Fenomenalnie. Ogólnie, wiesz co? On se przechodzi tędy. O, tam moje ciałko jest. A, czyli nie uciekniemy tak łatwo od niego. A. Tam jest twoje ciałko. Indeed. O, indeed. Pięknie. Fajne pomieszczonko. No brawo, mam nadzieję, że ci się uda. Kolejna skrytka. Pięknie. Skryjówka fajna. Jeżeli tu będzie ślepy zaułek... Gdzie? Pierdolę! Co chcesz ode mnie? Schowaj się w prawo. Jest dwóch! Uciekł jakby co uciekł. Czyli te trzy razy działają. A co? Co? Aha, tu jest... Stary, ja nie wiem, co się stanie zaraz z tobą, ale drzwi za tobą są otwarte z głównego pomieszczenia i tam jest jeszcze jeden. O co ci chodzi? Tu drzwi, nie. Teraz wyjdziesz i te po lewej tutaj, nie? To ja bym je zamknął w twoim miejscu. Co? No przecież idź sobie, no, nie mam czasu. Sio! Gonię go. Bo nie mam go w dupie, gonię go. Czy co, nie? No to ślepy zaułek, jak ja pierdzielę! Nie wierzę w człowieku. Ej, ta gra jest bez sensu. Nie, no ma Dobra, sens. Czyli muszę iść tam, gdzie ten pies był zamknięty. Był o, tu. No. Uf. Hej! Dobra, może spróbuj go stąd wyprowadzić i zamknij drzwi za sobą. Dwa. Już tak zrobię. Piłeś na tyle razy, że zacznie uciekać. No co? Co? Przemek, ja nienawidzę tej gry. Dobra, to teraz biorę to na poważnie, nie? Teraz już biorę to na poważnie. Aha, to przedtem... Aha, no tak, no przedtem komedia była. Ej, o, Przemek. Co? Przemek, gdzie jest? O, piesek. O, gdzie? Gdzie? Jezu! Jezu! Coś ty zrobił, to pies jest! Dobra, to musimy tędy wyjść, jedź tam, idź tam! Tam nie ma nic, tam jest a tylko tam jest? Zaułek i piesek. Nie widzę go. Też. O, latarka kolejna. W sumie jeszcze jedne drzwi śmieszne, idę je zobaczyć. Muszę go oślepić parę razy, bo może tam być ta, wiesz, ta zagadeczka. No już, odejdź. Dobra. Dobra, wchodzimy tu szybko i nic nie ma, dobra, nic nie ma. Dobra, lecimy od razu. Świetna gra! Lecimy w prawo. O, oh, fuck. Biegnij, biegnij. Mam problem? Znaczy, tylko ostrasz go. Nie wiem dokąd. Wiesz co, ta mechanika jest prosta w sumie, no, trzy razy w niego walniesz światem i on sobie ucieka. Dobra. I w sumie tyle. O, chyba nam się to przejście musi otworzyć w takim razie. Chociaż nie coś wiem. Tak się domyśluje. Nie wiem. Dobra, tu o, jest tam, piesio. Dobra, uwaga na tego. Na kałużę przy okazji. Dobra. Czyli te drzwi, za którymi... No my za łapkami idziemy, okay. Nie? Ogólnie. Tak?
No, myślę, że tak, nie? Te łapki są tutaj nie bez powodu. Dobra, idź. Idź! Aha, dobra. Otworzysz drzwi? Otworzyłem. Otworzyłeś? Tak. Okej, zamykam. Jeju. Kolejny. Dobra, tego przestraszę po prostu. To będę miał z głowy, jak go po prostu przestraszę. Dobra, to ja szukam tych zagadek tutaj. No, dobra. A, zablokowałem się. Dobra, mam jedną. Zamykam ze sobą drzwi. Nie, jego już nie ma, jego już nie będzie. Okej, nowa zagadka, nowa zagadka. Czerwony do czerwonego. Among Us taki mamy tutaj. Agomus. No. Agomus, Among Us. Ślicznie, śliczna dzięki. Gra. Ślicznie, teraz dzięki, dzięki. Ta, mówię, profesjonalista teraz. Tutaj. Jest nie, zagadeczka? Nie, idziemy za... Znaczy nie wiem, boję się tam iść. No bo tutaj w sumie do tego nie było śladów, więc trzeba sprawdzać każde drzwi, nie? Ale no to tak... To sprawdźmy sobie te drzwi. Tutaj ten pies mnie zabił ostatnio. Dobra, uwaga, trzymajmy dystansik. Bo on tu jest. Ja wszedłem do dziury. I tu się zakończyły ślady w dziurze. Gdzie jest piesek? Dobra, uciekaj, uciekaj. Ale... Co znaczy uciekaj? Ej, no co jest? On tylko przy drzwiach stoi! Czekaj, bo mam... Gdzie ty jesteś w ogóle? Ja poszedłem zrobić no, tego. Przy tych... Kolejne Kupa? Korki zrobiłem. Znaczy robię. Gdzie ty jesteś? Tam gdzie ślady prowadziły, tak? No. Dobra. I tu jest ostatni pies, nie? No wypadnij stąd rób! Dobra, czyli on tam wróci na swoje miejsce, jak my tylko na niego poświecimy i będzie spoko. Nie ma się co martwić. No, powiedzmy. Okej. Okay. To było dziwne, ale miałem glitcha śmiesznego. Dobra. I teraz pytanie... I co? Co dalej, nie? Mamy już chyba wszystkie O, jeszcze jest jeden. Możesz go zabić? Tak. Dzięki. No ja robię zagadkę, więc musisz drzwi drugi raz zamykać. Dobra, uciekł. Uciekł! Co, za ciężka zagadka? Nie. Muszę kręcić po prostu cały czas. Hurra! On to zrobił! Ej, są otwarte drzwi! Dobra. Dobra. No poczekaj, bo teraz... Tu ja zginąłem, a tutaj doszedłem jednym miejscem. To ja wiem. No. To pamiętam. Tylko co dalej? O, wiadro. Hirymymby. Pięknie. Fajne wiadro! Uju, wiaderku! Uwaga na wody! Będę zabiją! Dokładnie. Ej, nie zamykaj drzwi! Tam nic nie ma. O, tu też są drzwi otworzone. One nie były otworzone ostatnio chyba. Chyba nie. Chyba to jest taki skrócik, który nam zostawili. Bo my musimy wrócić do tego miejsca, gdzie startowaliśmy, tak mi się wydaje? Chociaż no to nie tutaj. Wiem. Nie pamiętam? Tak, bo tu było zamknięte po prawej. Czyli tutaj kółko już zapytamy. Śmieszny piesek wrócił. O, jest tam, no, ale śmieszny. Hihiha. Hihiha. Dobra, co było zamknięte? To jest woda kokosowa. Ty właśnie, jak tam twoja psycha, bo moja psycha siada. Dobra, już piję. Bo... czekaj, tu zrobiłem. Jest dalej zamknięte. No teraz duże głowy muszą pomyśleć. Jest, za tobą biegnie. Czekaj, to my jesteśmy teraz... Tutaj? Czekaj, gdzie ty jesteś? Tu? Aha, bo tam są te początkowe drzwi, pamiętasz? Z tymi światełkami. No tak, jest, wszystko otwarto, co żuj się? Jupi! Poczekaj! No poczekaj czekaj na mnie! Czekam, albo... bo ja tylko sprawdzić, żebyś musiał dwa razy chodzić, bo wiem, że... nie chciałoby aha! Ci się... Dobra, 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 dobra. Duże głowy wygrały! Wygrana! Jej! Jest, nareszcie! Jakie to było upierdliwe i ja pierdzielę! Jak ja mam dość tego poziomu, naprawdę, to jest taki poziom, którego najbardziej nie lubiałem, ci powiem. Wystawiam mu ocenę... 1 na 10. Nie pamiętam tego. A jedynka jest za to, że piesek był straszny. A reszta to tak, no, czy nie, no nie był tak, nie tak był tak zły, tylko że my jesteśmy za głupi na to po prostu. Ta. Ja bym chciał wodę, ja mogę się z tą strajdować za... Batona? Batona, no, jak masz wodę. To masz, chodź. Serio? Da się to zrobić? Można tradeować? Drop, o, ja dropnąłem.
Wypsikłem go, dobra. Mam nadzieję, że to jest świeża woda kokosowa, a nie własno robiona. Dobrze, że zamknięta, kurde. Coś tu się zamknęło? Ja nie rozumiem, co tu robimy teraz. Nieważne, wiesz co, sam się domyślam. Wiesz co? Chodzi o to, że musimy znaleźć notatkę, bo zawsze podpowiedzi są. A! Mądre. Ja na razie otwieram wszystkie drzwi. O. No, tulmy ściany też, jeżeli możemy. Docenię fakt ten. Że co? Dobra, nic. Żebyśmy ściany tulili. Słyszałeś ten dźwięk? Powiedz mi, czego ja nie usłyszałem. To zamknięte. Latareczka, free latareczka. Ale nie, ale dzięki. Walnęło! Ty! Sąsiadowi drzewo przewróciło. Grzmotło? Grzmotło. Grzmotło, jak nie wiem. Ja się boję, że... Dobra. Pa to! O, tunel. Do tunelu wróciliśmy. To był backroom. No dobra. Dobra, to znowu szukamy czegoś ze śmieszną zagadką? Jeden. A to tu byliśmy. Nie. Zero. Zamknięte jest zero. Sprawdźmy, czy inne są zamknięte. Cztery. Otwarte. O. 37. Okay. Zamknięte. 94. Zamknięte. 7. O, wyjście. Ej, poczekaj. Co? A to jest tutaj, gdzie ten kot śmieszny był. Myślisz, że to jest otwarte wciąż? Myślę, że tak. Meg. O, dobra, to na komputer? Na komputer i patrzmy te pokoje. Bo tu chyba znowu trzeba otworzyć. Pamiętasz coś. Hasło? Tak. Czytam hasło. No. It heard you. Dobra, działa. Level 0 mam tylko. Pipe Dreams, Electrical Station, Abandoned Office. Aha, garaż, level 0. Problem jest taki, bo tutaj jest jeszcze ten taki duży poziom, nie? Ten taki duży, wielki. I zastanawiam się... Uruchomiłem znowu gate, jakby. Ale to chyba nic nie daje, wiesz? Możliwe. Minimalne zagrożenie jest w biurze, minimalne. Serio? Wszystkie okna, które nie są jakby przyciemnione, są pułapką i trzeba ich unikać za wszelką cenę. No. Czyli, okay, czyli wracamy do tego biura, tak? To gdzie jest ten duży poziom? W takim razie. Duży? No. A te biura to nie był duży? A to ty nie wiesz, o który poziom chodzi. Taki bardziej open world to był. Kurczę, muszę się poprawić. Open world, RPG? No, taki duży poziom to był. A to? Zobacz, tutaj coś jest. Taki... O, patrzę. Taki ekranik. Śmieszny. Śmieszne. No, to haha. No, haha. Ekranik śmieszny. No właśnie. Dobra, to wracamy tam do tego biura, nie? Do 4 chyba. No, to w sumie, co nam... A, albo... Może mieliśmy po prostu wybór? Może mogliśmy iść do innego? No, wszystko inne zamknięte. Czy tutaj była niewidzialna ściana wcześniej, czy nie? Dobra, jest. Mi się wydaje, że tutaj się dodają po prostu z tym. No, tak może być, tylko... Czyli my możemy wrócić do poziomów, które przeszliśmy może, ale nie możemy iść do kolejnych. Aha. Czyli jak wrócimy teraz do tego ofisu, tak jak sugerujesz, to może znajdziemy tam dobre przejścia. To było tu, nie? Hej! Okej. Okay. Hej. Weszliśmy. Ja nie wiem czemu, ale tobie latarka działa na początku, mi się resetuje, więc muszę ją resetować. Czyli nieprzyciemnione szyby są pułapką, no. Tak? Fully blacked out, jak było napisane. Są pułapką. Czyli każde. No nie wiem. Ja myślałem, że to był ten poziom taki... No. Z tym takim blokiem. A, wiem, że trzeba tam zeskoczyć gdzieś. My ostatnio graliśmy w backroomsy Fortnite, człowieku. To była katorga. To była katorga. To jest zdanie i pół. O, a tutaj co jest? Tu jest winda. O, winda? Winda, ale nic mi nie daje winda.
Ej! Zamknięte! O, to jest baton! Czas ja podniosłem. To jest okej. Sok? Co to jest? Juice. Temporary speed boost. No dobra, ale mi naprawi psychę. To jest jak taki energetyk. No nie. Dobra, czyli wracamy do gdziekolwiek byliśmy. O ile da się. O, tu jest coś. Dalsze biura. No tutaj byliśmy. Jezu, jak walczy z tym. Jej, jak się przestraszyłem własnego cienia teraz. On się przestraszył. Podejdziesz do tego okna? Nie. Ale... O, z książki. O, to nas tutaj nie było. Tego nie mogę otworzyć nawet, nie ma interakcji. No, aha, czyli stąd przyszliśmy chyba. Serio? Książkę co zamawiasz, no. Co ty? Hej. Czemu ten vending machine ma po prostu jedną wodę? Co jest? O, tu możesz stoliki kupić, fajnie. Ty. Co? Myślisz, że to jest zagadka? Myślisz, że to jest zagadka? Krzesła, stoliki, ile z wody i ile książek porozjebywanych? No nie, no nie mówi, że będziemy liczyli książki. Ja bym tylko do pięciu. Czyli tak, stołów, dobra. Woda patrz, jest tu jest jedna. Raz, dwa, trzy. Trzy są krzesła. Woda jest jedna. Książek jest... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. A, dziesięć stołów mogę dać jest max. Jeden. Nie, no to staki. Ile jest ile staków? Staków? To są trzy staki chyba. Dobra, trzy krzesła. Tak, bo to są staki książek na tym. Faktycznie, masz rację. Otworzyłeś! Ale zagadka! Potężna zagadka sprawiła, że dwóch dorosłych ludzi zastanawiało się długo nad tym, co się dzieje. Jest komputerek? Jak czytać? A, pan na zegarek! Gdzie jest zegarek? Ale zapierdziela czas, człowieku. To jest jak budzisz się, kiedy masz 20 lat i nagle widzisz, że masz 30. Gdzie ty jesteś? To moje życie. Bo mam 30 lat w tym roku, więc proszę. Nie przypominaj. O, jest woda. Muszę sobie się napić wody? Muszę? Mogę, nie muszę. Dobra, ale biologia mnie. Wymaga tego ode mnie. O, kolejna woda. Ej, możesz mi trochę oszczędzić wody, bo ja mam sam juicy baton. Juicy baton. No bo pięcioletni ja by się cieszył, ale... No, kolejny juice. Spoko. W razie czego ci odpalę. Głupio by było teraz umrzeć z taką ilością batonów. Ten lud! Ej, ktoś pukał. Ej, no poczekaj! Ktoś pukał. To ty. Halo? O, masz wodę tutaj. I'm on water. Gościu, gościu. Ja pierdolę, jaka burza straszna. O, i tu jest też woda. Dobra, biorę. Dobra, ja właśnie nie będę odziął. Tutaj była. No gdzie jest ta woda? Była tu przed chwilą. Chyba, że ktoś nam ukradł. Proszę mi wystrać wodę jest, właśnie, jest, bo jest. Ja jestem... Tak? Jak ci mam wystrać było wodę? Jakby się po prostu zabrał ją. Ale to by było mistrzostwo komedii, którego nikt by się nie spodziewał. O! Reset kamera. Nie wiem, czy nie ciskaj już dużego czerwonego guzika. No ty jesteś nienormalny. Ty się lecz, człowieku, ty się lecz. Duży czerwony guzik, podchodzi łeza, klika, a później wybucha wszystko. Stary, te kamery działają jak? Cały czas. O! Słyszysz coś? Kamera się ruszyła. One się ruszają. Nie wiem, czy to coś ma... dać nam? Nie, bo mnie zobaczy. Właśnie mi się wydaje, że nie powinniśmy... Się dać złapać tę kamerę? Tak. O, tutaj jest coś. Labirynt. No, kamera cię zobaczyła właśnie. Taki jesteś ostrożny. Ty rzeczywiście. No i dobra. No fajnie, fajnie. Tu byliśmy, śmieszne. Tu byliśmy. Śmieszne fajnie. Poziomy. Dobra, tutaj trzeba przejść. Jaka kurde, gaming. Zaraz przyjdzie ochroniarz, założę się. Ja nie mam staminki. Po co mieliśmy resetować kamerę?
Najgorsze, że jak przejdziemy cały ten pokój, się okaże na samym końcu, że będzie taki duży czerwony, nie wiem, lampka taka będzie i powie, a nie przejdziecie dalej, no bo kamera was zobaczyła. Walić was. Nie przejdziecie. Dobra, te kamery mnie stresują. Mnie też stresują. Nie wiadomo, jak to się skończy. No nie, wchodź za mną za każdym razem! O! O, exit! Znowu exit? Ty czekaj, bo ja coś tutaj... Jest napisane spotted! Ej, no gdzie jesteś?! Dobra, sam pójdę. Gdzie ty jesteś? Nie mogę tu pójść, ale tu jest są te kamery. Jest napisane, że odkryto mnie. Dobra, i są łomy. Bierz łoma. Czyżby ten łom miał zrobić to, co myślę? Tu jest krata. Ej, wyrzuciłem. Tak. No? Pięknie ci poszło. Zamknę te drzwi za nami. Rób to. Jaki garys mod, ja pierdziele. Dobra. Kicha. Będziemy musieli teraz zrysować te kamery i wrócić tędy? Także nas nie widziały? Myślisz? Nie. O. You are an idiot. No czuję się obrażony. Mam takie wrażenie, że to było takie pierwsze ostrzeżenie. Pierwsze ostrzeżenie, żebyśmy nie szli dalej drogą, którą podążamy. Takie mam wrażenie, tak, bo wiesz, tak. Wąskie, ciasne przestrzenie, w których się krełczuje. Ty masz... Poczekaj, no. Ty masz łom i ten, czy se zmieniasz? Zmieniam se. Od 1 do 3 se możesz zmieniać ekwipunek. A to czekaj, robię to. Dziękuję. Czy ty od początku o tym nie wiedziałeś? Grajmy, dobra? Czy ty nie wiedziałeś, że możemy... Dobra. A czy ty nie wiedziałeś, że jest mechanika w grze, o której nie wiedziałeś? Spotted. Spotted Katowice, a tu byliśmy. To wiesz, co musimy teraz zrobić? Muszę coś sprawdzić. On będzie sprawdzał. Idę zobaczyć, czy kamerę można rozwalić. Znaczy... No, rozwal ją. Pięknie. Resetuję kamery. No, zresetowałeś, to zresetuj jeszcze raz. Dobra, i teraz nie daj się złapać. Czekaj, czyli tak, możemy sobie przejść tędy. Bo tu ewidentnie dało się przejść. Ale nie wrócimy tym... Aha! Czyli musimy, bo tam jest exit, nie? Czyli po prostu jeżeli przejdziemy... Dobra. Nie będąc zauważonym, tu jest kamera, kurde, tak? Kurde, zauważyła mnie. Ja pierdzielę. Chyba, że ty pójdziesz na sam koniec. I ja po prostu będę zauważał, tak? Tak, tak, jeden z nas musi stać przy kamerach i zobaczyć, kiedy zostanie zauważony. Ale to... Wiesz co, mogę się stać na samym końcu, tak naprawdę, i zresetować je. Chyba, że każdy z nas musi zresetować tą kamerę. Ja pierniczę, dobra. Nie. Chodź tędy. I tędy, bo tu nas nie zauważy na pewno. I teraz tak. Dobra. My musimy po prostu mieć wgląd na to, gdzie kamera teraz patrzy. Bo wiemy, że tu potwora chyba nie ma. Tu jest po prostu zagadka. Teoretycznie, jak przejdziemy sobie tutaj dołem... Biegnij! Chyba nas nie zauważyła. Chyba. Dobra, mogliśmy sobie, zrobić, wiesz, jakieś kuźwa. Bo są cztery kamery, bo były cztery ekrany. Okej. Okay. To byśmy wiedzieli, na którym byliśmy zauważeni może. Nie. Chyba tak, bo na wszystkich byliśmy... Tak, bo na wszystkich byliśmy wtedy zauważeni, no. Okej. Okay. To jest kamera? Właśnie nie widzę żadnej. Najgorzej jak to... Jest, dobra. Na końcu... Ajajaj! Tu jest! Dobra, to idźmy dalej. Tam jest druga, tam jest ostatnia. Dobra, to chodźmy już do tamtego pokoiku. A zostaniesz jeszcze tam, coś sprawdzimy. Gdzie, chodź, pokaż gdzie mi, ona jest. Bo tu jest tak, tu jest kamera i tam jest kamera. No ale to w takim razie, jak my wychwycimy? Bo tak, ta patrzy w tym kierunku, kiedy ta patrzy w tamtym kierunku. Czyli musimy przejść tędy. A, tutaj są pokoje, ej. Co? Chodź tutaj. Jest jakby szereg pokoi, jeden po drugim. No. I żadna nie jest łapana przez kamerę. No i te pokoje idą gdzie? Tam, gdzie... No we... Aha, dobra, czyli musimy iść tędy, żeby...
nas nie zauważyły, tak jak mówisz. No to dojdzie taki najszybciej do przejścia. Dobra, ale potem gdzie? Potem gdzie? Tutaj? W prawo jest woda, więc możemy sobie wziąć po wodzie. A, i to tutaj. Okej, czyli na tych dwóch nas nie zauważyło. Zobacz, na dwóch. Wiesz co, to idź sam. Ja postoję. Ja poczekam, ja popatrzę. Dobra, to ty będziesz mnie może widział. No, zobaczymy, czy będę cię widział. Dobra, to jeszcze sprawa... A weź stań przy tamtych, no weź stań przy tamtych kamerach, zobaczymy, czy jesteś tam. Czekaj, bo tutaj mnie nie będziesz widział, bo one już są zablokowane, nie? Nie, widzę widzisz cię. Widzisz mnie, jak chodzę? Widzę cię, no. Ty! Tak. Dobre, to wiesz co, ja sprawdzę, czy ty będziesz mógł w ogóle iść do wyjścia w takim razie? Bo nie wiem, czy musimy to przejść razem, czy nie, tak szczerze ci powiem. No, racja, racja. Ty, czyli je zresetujesz? No, i ewentualnie to możesz wtedy wejść do wyjścia, tak mi się wydaje? Wiem, o co chodzi. Ale będzie mądre, ale jesteśmy mądrzy! Znaczy, Liga Czarny, Big Brain, Huge! Tylko ja jakoś jestem przekonany, żeby ta mechanika działa. I co, zresetowały się? Tak, jest otwarte. Aha, wyjście jest otwarte, tak? No tak. Ale ty jak pójdziesz, poczekaj. To lipa trochę, nie? Nie, jest niewidzialna ściana. Mhm. Czyli muszą być obydwaj gracze, nie? Dobra, czyli kolejna kamera jest tu. A możesz się cofnąć tymi eventami? Nie, możesz, nie, a bo, nie bo tam się z wysokości szło. Dobra, gdzie patrzy kamera w tym magazynie? Teraz, gdzie patrzy? Wiesz co, one są statyczne. No nie gadaj, serio? Zauważyła mnie? Aha. Nie. Ja ci powiem, jeżeli ktoś się zauważy. Dobra, tu były Jezu, te pomieszczenia. To ty wzdechłeś, czy ja. Dobra. Była woda. Tu jest kamera. Okej, okay, jestem. Już? No, proste to było nawet. Dobra, no to chodź. Aha, dobra. Bo mnie nie było. No i pyk! Ej, dobra. Duże głowy! Czyli jednak nie dało się... Duże głowy! Nie dało się shortcutu. Wow. Wow, o! Musik! Co? Oj, wyjebałem latawkę sobie, wyjebałem. Guzik! Dobra. I guzik! Już? No, prawie. Dobra, zagadka zrobiona. A tutaj są, bug spray. Spray na owady. Chyba wiem, do czego to jest, to widziałem. Widziałem to na TikToku. Na TikToku widziałeś? Tak, widziałem to na TikToku. Dobra, fajnie, fajnie. Dobra. Ej, zacząłem zagadkę w takim razie. Dobra, czyli tutaj guziki. Mamy... Ale te guziki, jak zauważysz, są pod obrazami. No. Co chyba oznacza? Od najmłodszej co do najstarszego mi się wydaje, czyli na przykład tu. Dziewczynka, dobra, teraz ja tego mężczyznę no, takiego, no, no. O. Dobra. Nie wiem teraz, który będzie starszy, ewentualnie tamto będzie. Ten jest, ten ma zmarszczki fest. Dobra, dawaj. O! Ej! Duże głowy! Dobry jesteś! Tam jest też, widzę, obraz. Ale... Psik, psik. O, może nie wchodź w nie? Dały na... Co nie ci wiem, dało? Jakąś galaretkę. Zcimy, nie wiem co to jest. Dawaj, depozytuj. If you feed them, they will reward you. Oh. Dawaj. Oh. Nie, nie! Co? Zjadłem to. Zjadłem to. Yeah. Są tu kolejne. Co ja klikam? Nie, nie, i się tak tak się powoli odwrócił. Zjadłem to. No i skończył mi się spray na owady, podejdź tu. Ale musiałeś zjeść żelka. Możemy zresetować tą rundę? Escape? Ja, yeah, możemy. No to resetujemy, dobra. Nie zjadłeś żelka. Dobra. Dobra, klikaj małą dziewczynkę. Nie, nie, ja ty klikam klikasz. Małą dziewczynkę. Kliknąłeś? Ty klikaj dorosłego mężczyznę. A nie, to już jest otwarte. Duże głowy, duże głowy. Mam 4 spraye teraz, dobra. Ej, otworzone są jedne drzwi. Ej, to jest, zrestartowaliśmy poziom, a to w takim razie... Czy będą dalej? Ćmy? Czy te ćmy będą? Właśnie nie ma!
Yo. Widzę. On widzi. Co widzisz? Jak kwiatek. To nie były ćmy? Niestety nie były to ćmy. No, predikament nie, nie mały. Szukaj ćmy. One gdzieś tu są. Mam! Czyli w końcu... Czyli... Co? Żelek. A pod E wkładziesz tam do windy. Dobra. Kurde, zjadłem. Nie zjadłeś, stary, nie kłam, nie kłam. Nawet nie jesteś przy windzie. No, widzisz, nawet nie spytałeś mnie o identyfikator. I teraz byś umarł. Ale ja ci ufam. Ale umarłbyś na zawsze, i co teraz? Ja bym się nie cieszył, tak bym miał umrzeć na zawsze. Co to za pokoje tu nie są w ogóle? Nie wiem, posrane to jest. Dawaj ćmę. Dobra, mam ostatnie ćmę. Ja pierniczę tutaj chodzę i zwiedzam. Oh. W takim razie zakończmy tą przygodę z tym domem. Dziwnym. Tip top, tip top, hotelem. Tip top, tip top. Bo mi już mózg paruje od tamtych psów. Sorry. Możesz na mnie nie psikać? Mogę. Dziękuję. Ale czy chcę? No, nieważne. Zobacz, jakie te kwiatki są uschnięte, niektóre. Dobra, poczekaj. Zobaczymy, czy możemy w tym samym czasie położyć. A czemu chcesz robić w tym samym czasie? Nie rób w tym samym czasie. A kurwa. Nie rób w tym samym czasie, no, bo się popsuje. O, prawie popsuję zdążyłem jeszcze mnie z wody. Popsuje się, rozumiesz? Ja popsuję się. Dobra. Popsuję się. Zjedz żelka, bo gwie zdążysz. Dobra! Idziesz? Gdzie wiem, gdzie jesteś. O! O! To ja! Jedziemy na... Dobra. Dobra. Albo dobra, w dół. Na szczyt? W dół jedziemy. Chyba w dół. Poskocz, sprawdź. Chyba w dół jedziemy. Tak się działo. Ej, się winda zmieniła. Ale wiesz, że ja tak czasami robię w horrorach, jak jadę, to skaczę, bo one są zwyczaj w takich windach robione, że wiesz, po prostu cię przenosi faktycznie, fizycznie ta winda. Ja wtedy skaczę, żeby zobaczyć, czy jadę jak oczywiście skok, czy w górę, czy w dół. Ale cwany, nie? Cwany Przemek. Cwany. Chytry Przemek. Poczekaj, czy tu będzie strasznie teraz? No nie wiem. Tu jest spanko. Jo. Kocham. Ale popierdzielony prysznic. Komuś się as... No już! Czemu już mi psycha siada? Masz picie? Masz wodę? No mam. No jedną ostatnią. To daj. A ile masz psychy? To proszę. No jedną kreskę. No nie gadaj. No jedną kreskę. No już miałem te zwidy. Masz. Jakie zwidy? No się ma zwidy, jak się zturbolał. Dobra, pij szybciej, bo klaustrofobii dostaje. Dobra, wybacz. Twoje zdrowie. Chłopcu klaustrofobii dostaje. Dobra, mogę grać. Czaj, mogę tędy, grać teraz. Przeszliśmy tędy, czy nie? Słyszałeś dźwięk? No. Zamknięte. Stinger był. Ja, dziusów już nie potrzebuję. A co, zajście dziusy? O, tu są psy znowu! Pominąłeś psy! Co ty... No nie... Wiesz, co ja robię? Man... Jest soczek. Man... You mad bro? Wow! To był 3 razy! To był straszny piesek. Zapamiętasz? Aha, nie zapamiętasz. Znowu na psie umarłem. Ja pierdzielę! No, Przemek, psy pominąłeś. Przemek, psy pominąłeś. Pieszki. Hau. Ej, mi się wydaje, że to jest jakiś final boss. Unikaj też ciemności za dużo. Bo widziałem Smaila właśnie. Gdzie ty widziałeś Smaila? W dupie nie na ma żadnego Smaila, kłamiesz mnie. Masz spray? A nie wiem nawet co mi da ten żelek. No zjesz go. A po co ja mam go jeść? Smaila widziałeś, a nie w dupę widziałeś, nie Smaila widziałeś. Kłamiesz mnie. O, powiedział.
Smajla, kurwa. Smajla. Smajla. Czy ja znam Smajla? Ostrożnie. Nie ma żadnego Smajla, kłamiesz mnie. Dobra. Nie widziałeś Smajla? Gdzie ty jesteś? Myślałem, że położyłem się. Gdzie ty spać. Jesteś? Naprawdę? Poszedłem pod wyro. A tu się idzie chować. No dobra. O. LP. LP mam. A wejdź w tę ćmę. Zium. Fajnie. Ciebie robią frrr. Co, ale mi już mózg panuje przez tą grę. No możemy skończyć po tym poziomie. Ale ten poziom skończy z nami. Woda. Hej, powiedział to. Hej, woda. Woda. Jest git. Jak ty tą psychę zachowujesz? Co zebrałeś? Nie, tam jest tego. No nie mów, że to są wszyscy. Idzie do mnie. Pierdziele. Oho. Wszystko, czego się nauczyliśmy. Dało nam całe nic. Excuse me? On jeszcze zrobił... hello? Ty, a ty mi mówiłeś, żebym uważał, bo to może być, kurczę, ten mimik cały. No mówiłem ci, a ty mnie nie prosiłeś wcześniej o nic. I co? Ej, a latarka dla mnie, przyjacielu? Mam jedną. Dobra, widzowie, chciałbym oznajmić, że... Tak, to jest finalny boss, mi się wydaje. Znaczy, no nie wydaje mi się. Mi się wydaje, że będzie dużo więcej rund, ale... Ale my musimy odpocząć po tym odcinku. Tak, no godzina. Godzina. Była... solidnego tak, gamingu. To będzie, to była godzina i mi się wydaje, że my musimy tutaj jakieś kartki znaleźć i coś z nimi zrobić śmiesznego. Nie wiem jeszcze co, ale pewno nic śmiesznego finalnie z tego nie wyniknie. Także no mam nadzieję, że się spodobało. Lepiej bym tego nie ujął. Pozdrawiam widzów Łezy. Poszukaj mi latarki. Aha! No tak, bo się żegnamy. Dobra, ode mnie to tyle. Ze mną był Przemek Disowski i do następnego odcinka, gdzie przejdziemy tą grę do końca. Bo... mi się wydaje, że na tym polega ta gra, żeby ją przejść. Dzięki wam wszystkim za oglądanie. Pamiętajcie, wspólnie 25 tysięcy łapek i wychodzą kolejne odcinki. Trzymajcie się, ode mnie to tyle. Dzięki za zakończenie.